Nagrywa się? Nagrywa się. Wczoraj nie wiem, czy jesteś ostry. Nacisnę na ciebie, nie? O Jezus, jakie to ciężkie. No, dobra. Jesteśmy w Zalipiu, które jest uważane za najpiękniejszą polską wieś. Swoją sławę Zalipie zawdzięcza malowanym chatom, które są pokryte kolorowymi, kwiecistymi wzorami. Przyjechaliśmy tutaj, żeby dowiedzieć się, skąd się wzięła tradycja malowania domów, czy wszystkie domy wyglądają w ten sposób, czy młodzi ludzie dalej kontynuują tą tradycję i jak turyści szukający idealnych zdjęć na Instagrama wpływają na życie zwykłych mieszkańców. Nową serię filmów Podróże samochodowe po Polsce. Od prawie 10 lat podróżujemy po świecie i odwiedziliśmy ponad 50 państw i byliśmy w miejscach, które są uważane za najpiękniejsze miejsca na świecie, ale wciąż uwielbiamy podróżować po Polsce i uważamy, że Polska jest trochę niedoceniana turystycznie. Paliwo z jedynki na fakturę poproszę. Karta. Punkty zbieramy. Będzie czarna mała i latte z mlekiem sojowym. Coś do kawy, jak regalik, do kanapka. Są kursami. W tej serii będziemy pokazywać takie polskie perełki turystyczne i miejsca, które są fajnymi pomysłami na weekendowe wypady. Jeżeli lubicie takie ciekawe miejsca i lubicie podróżować po Polsce, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Wysokie góry i odziane lasy, jako rad na was patrzę, a swe czasy młodsze wspominam, które tu zostały, kiedy na statek człowiek mało dbały. Gdziem po tym nie był, czego mnie skosztował? Jażem przez morze głębokie żeglował, jażem Francuzy, ja Niemcy, ja Włochy, jażem nawiedził sybilliny lochy. Dziś żak spokojny, jutro przypasany do miecza rycerz. Zalipie to unikalny na skalę Polski przykład wciąż żywej sztuki ludowej, która przetrwała próbę czasu i jest dalej kontynuowana przez kolejne pokolenia mieszkańców. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, pod koniec XIX wieku, kiedy w izbach używano otwartych palenisk, które na czarno okopcały wnętrza budynków. Kreatywne zalipianki nie chciały mieszkać w przygnębiająco ciemnych pomieszczeniach, dlatego rozjaśniały wnętrza chat, zdobiąc je białymi, wapiennymi plamami, które z czasem rozwinęły się w białe kwiaty na ciemnym tle.
Technika przez lata ewoluowała i białe kwiaty zamieniły się w kolorowe kwiaty na jasnym tle, a z czasem kobiety wyszły ze swoimi malunkami także na zewnątrz budynków. I dzisiaj to, co właśnie najczęściej widzą turyści, to te malunki, które znajdują się na zewnątrz. Co nie zmienia faktu, że w środku chaty są dalej bardzo bogato zdobione. Jesteśmy w miejscu, w którym warto rozpocząć swoją podróż w Zalipiu, czyli pod domem malarek, i porozmawiamy z malarkami na temat całej tej tradycji, na temat święta, które odbywa się tutaj raz do roku, czyli konkursu Malowana Chata, na który wszyscy bardzo tutaj czekają, i może też panie nas troszeczkę nauczą, jak malować zalipiańskie kwiaty. Dawniej to tak malowały kobiety jednym kolorem dużo. Niebieskie. Dom malarek jest takim specyficznym obiektem, pełni co prawda rolę gminnego ośrodka kultury, ale przede wszystkim zajmuje się popieraniem, rozwojem i dbaniem o to, żeby ta zalipiańska sztuka nie zaginęła. To jest nasze najważniejsze zadanie. Ola się wtopiła w tłum i udaje, że jest zalipianką. No właśnie chciałam powiedzieć panu, że daję pani. Tutaj też udzielamy informacji przybywającym turystom, żeby wiedzieli jak najwięcej o naszej tradycji. A my tutaj malujemy, mamy pracownię, gdzie na co dzień panie malarki malują, ozdabiają przedmioty dekoracyjne, które tutaj też sprzedajemy jako suweniry przybywającym turystom. Podczas malowanej chaty też dbamy o to, żeby wszystkie malarki otrzymały farby. Konkurs odbywa się co roku, w tym roku był 55, no to jeden z najstarszych tego rodzaju konkursów. Pierwszy był w 1948. No i każdy, kto potrafi, to maluje. No właśnie, ale jednak mocno, porządnie pukamy tak, mocno, energicznie, wywodzenie, uderzając od nosujka. O właśnie, ponieważ to są farby akrylowe, one naprawdę się wpędzą, że tak powiem, mocno wpijają. A nie uderzamy, bo to przynosi pH, czy po prostu, żeby nie denerwować? Nie, o spód, pani... bo się pędzel psuje. Aha. Tak, nie uderzamy, bo się wtedy pędzel rozlatuje. Dobra, muszę się pochwalić moim dziełem. Takie wyszły kwiatki. Nie do końca się wpisują tutaj w zalipiańską stylistykę, ale w tajemnicy powiem wam, że panie mnie ciągle tutaj podglądały i w przyszłym roku w konkursie Malowana Chata coś czuję, że zgniło czarne i fioletowe kwiatki będą przodować. Nie, ale gdyby ten obraz wystawić tutaj w sklepiku waszym za 5 zł, to nikt by nie kupił. Ale gdybym w jakiejś galerii sztuki go dał za 5 000, wtedy by się bili. Jak może trafić? To GPS-a nie mają? Wie pan co, mnie to najbardziej właśnie przeraża, bo przyjedzie od nas 100-200 km. Do was nie ma kierunkowskazów, nie można trafić. Ja mówię, no to zapytajcie się Japończyków, bo oni stopem się z Warszawy. Nie znając języka w ogóle. Mówię, zapytajcie się, oni was poprowadzą. To po prostu Polak jest nauczony z natury narzekać, niedogodny. No taka jest prawda. A gdzie w ogóle jest Zalipie? Zalipie znajduje się na Powiślu Dąbrowskim w województwie małopolskim, 80 km na zachód od Krakowa i 30 km na północ od Tarnowa, czyli w sam raz na taki weekendowy wypad z Krakowa, Kielc czy Rzeszowa. Zalipie nie ma zwartej zabudowy, więc malowane domy nie stoją jeden koło drugiego. W Zalipiu między jednym a drugim domem często jest nawet kilkaset metrów i kolejny dom wcale nie musi być malowany. Dlatego zwiedzanie tej wsi nie jest zbyt łatwe. Najlepiej najpierw udać się do domu malarek, skąd możemy wziąć sobie mapkę, na której będzie zaznaczone 40 kilka malowanych domów z tej wsi i okolicznych wsi, i wtedy z tą mapką udajemy się na takie poszukiwania i na dosyć długi spacer po okolicy. Thank you.
Ja już rozgryzłem te zalipianki, skąd te malowane kwiaty tutaj, bo to wcale nie jest żadnej potrzeby serca, tylko tu po prostu nie ma zasięgu i nie ma internetu. Jak się tak siedzi przy śniadaniu, albo w ogóle cały dzień, nie ma co robić, no to z nudów się po prostu zaczyna malować kwiaty. I my sami tu siedzimy dopiero pół godziny, a ja już szukam pędzla. Z krowy się robi pędzla. A, to idę poszukać krowy, bo ponoć zalipianki pierwsze pędzle robiły z krowy. Z ogona. Z ogona? Tak zrozumiałam. Cały ogon wcinały? Trochę kosztowne. Jedna krowa, jeden pędzel. Jeżeli myślicie, że malowaniem zajmują się tutaj tylko starsze panie na emeryturze, to jesteście w błędzie. Malują tutaj i emeryci, i dzieci z przedszkola, i kobiety, i mężczyźni. A za chwilę będziemy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielką młodszego pokolenia malarek, córką właściciela agroturystyki, która jest autorką m.in. tych malowideł. To jest jedyne miejsce gospodarstwa agroturystycznego, gościa babci jest jedynym gospodarstwem agroturystycznym w miejscowości Zalipie, natomiast nie jedynym, jeśli chodzi o teren Powiśla Dąbrowskiego. Natomiast w miejscowości Zalipie jest to jedyny taki obiekt. A turyści są, owszem, i to sporo, natomiast no, jakoś tak się zadziało, że jesteśmy jedynym takim obiektem. I nie jest to takie zwykłe miejsce noclegowe, bo poza tym, że można tutaj przenocować, to jest też takie niepowtarzalne doświadczenie, bo można się przespać w domu, który jest pomalowany w te charakterystyczne zalipiańskie wzory. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Kto to malował? Kiedy to było malowane? Jeżeli chodzi tutaj o sam wasz obiekt. Jasne, to przeciekawe jest na pewno to, że domek, gospodarstwo agroturystyczne, w którym można się przenocować, był początkowo malowany przez mojego brata, który jako pierwszy brał udział w konkursie Malowana Chata. Brat jest 3 lata starszy ode mnie i on jako pierwszy brał udział w takim poważnym konkursie, który się nazywa Konkurs Malowana Chata, który jest organizowany corocznie. I on jako pierwszy mógł coś tam na tym domu pomalować, te nasze motywy zalipiańskie, razem z mamą na początku. Później zaczęłam malować ja, w związku z czym jakby objęłam troszeczkę ten dom swoją opieką i to oczywiście nie na samym początku mojej jakby kariery malarskiej, natomiast już z czasem zaczęłam malować go ja i w tej chwili, w tym momencie jest pomalowany w całości przeze mnie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Więc tutaj no, jakby ja mam opiekę nad nim, sprawuję, a różne inne obiekty, które znajdują się na terenie, są malowane przez moją siostrę Martynę i mamę. Mam jeszcze pytanie o tych młodych ludzi, bo generalnie wsie w Polsce mają teraz taki problem, że się wyludniają. Mhm. Młodzi ludzie nie chcą mieszkać na wsi, wyprowadzają się do miasta. Albo bardzo często jest tak, że te wsie całkowicie się zmieniają i przestają być takie typowo rolnicze, a wprowadzają się raczej ludzie, którzy traktują je jako taką sypialnię dla mieszkańców miasta. Jak to wygląda tutaj? Czy faktycznie ci młodzi ludzie wyjeżdżają? I jakie jest podejście młodych ludzi właśnie do tej tradycji? Czy ona jest dalej przekazywana i według ciebie przetrwa, bo młodzi ludzie też chcą malować? Czy jednak to zaniknie? Na pewno jest problem emigracji, wyjazdów. Dotyczy ten problem Zalipia. Jest dużo młodych osób przybywających za granicą. Jeżeli nie na stałe, to przynajmniej czasowo, czyli pracują i ewentualnie tutaj przyjeżdżają, nie wiem, co 2 tygodnie. To na pewno. Jeżeli chodzi o to, że jest to sypialnia osób, które się tutaj sprowadzają, też sprowadzają się, ale zauważyłam, że to są to osoby, które są zafascynowane sztuką ludową Zalipia i nawet tutaj proszą panie z domu malarek o przyozdobienie ich tam budynków gospodarczych. Także jakby wtapiają się trochę
w naszą stylistykę, trochę w ten klimat. No bo jeżeli wybrali to miejsce, to zazwyczaj wybierali to miejsce świadomie, w związku z czym w głównej mierze z tymi osobami, z którymi rozmawiałam, które się tu przeprowadziły, to przeprowadziły się ze względu na urok tego miejsca i tutaj nie wyobrażały sobie nie mieć części tego Zalipia u siebie. A teraz idziemy porozmawiać z wnuczką pani Felicji Cyrłowej, czyli malarki, która zapoczątkowała sławę Zalipia w całym kraju. No też warto powiedzieć też właśnie o Cyrłowej. Ona projektowała wzory na ceramikę dla Włocławka. Projektowała wzory na materiały w Instytucie Wzornictwa. Malowała między innymi z koleżankami bawialnię dziecięcą na statku Batorym, który pływał do Stanów Zjednoczonych. Ale to wszystko projektowała w stylu takim zalipiańskim, czy nie? Ceramikę tak, materiały tak samo, tylko one nawet można było później spotkać już po śmierci na tych tybetkach chustach, co były z zagranicy, nieraz przewozili z Chicago. No, to były jej wzory, bardzo często spotykałam właśnie te tybetki chusty, które były właśnie ze wzorem. Też taki były materiał, co był w brązie i białe kwiaty. Też był taki materiał, co później ja spotykałam jeszcze za jej życia właśnie, jak ona to przywoziła, właśnie ten materiał. To były jej wzory. No a na grobowcu też są jej wzory, to jest we Włocławku wypalone przez nią. A gdzie spoczywała pani? Na cmentarzu tutaj w Zalipiu. Tutaj? Tak. Czyli miała jakiś taki swój charakterystyczny styl, który tak, można rozpoznać? Tak. I czym on się charakteryzował? Ona miała takie ostre kolory, jak już w kolorach, jak malowała w domu, to wszystko takie soczyste. Nie było tych rozjaśnień już farb, tylko były typowo takie podobnie tutaj, bo ja się też staram utrzymać ten, znaczy się, ja mam swój styl malowania, czy też moja mama miała inny styl malowania. Ale te kolory, ja się staram utrzymać tak, jak babcia malowała, jaki to był ten początek malowania. Bo stylu jej ja go zrobię, bo ja umiem. Bo to w muzeum tutaj wszystko odtwarzałam ja i córka. Ale to były dokładne ze zdjęć, z dokładną dokumentacją, tak żeśmy odtworzyły identycznie tak, jak było. A pani Felicja miała jakieś wykształcenie artystyczne? Nie, ona ma tylko 4 lata szkoły podstawowej. Co dziś dziw, piękne pismo kaligraficzne, śliczne pismo kaligraficzne. A czytać umiała? Pewnie. Ona naprawdę, ona się otaczała takimi ludźmi dosyć... bardzo często wyjeżdżała do Warszawy. Bardzo często wyjeżdżała do Krakowa, spotykała się z profesorem Szuszkiewiczem, z profesorem Rejpusem. To z czego wynikało, że osoba z tak niewielkiej miejscowości była taka światła i tak otwarta na świat? No ja wiem, no wyjechała już, poszła, trudno mi to powiedzieć. No. Chyba charyzma, co? Charyzma była, ona była taką urody trochę cygańską. A jak w ogóle w pani rodzinie kolejne pokolenia też malują, czy nie? Tak, córka maluje, córka właśnie prowadziła w ubiegłym roku właśnie warsztaty tutaj, a wnuczka też maluje, no ona teraz poszła do średniej szkoły, też w kierunku turystyki, także... W temacie. Nie, jeszcze bardziej rozwinie to zaginie. Także w temacie. Przyjdzie zwierzę, także piękne robi. Kwiaty z bibuły maluje też, do konkursu też przystępuje. Wnuczka już przystępuje od 7 roku życia do konkursu, także... Super, widać, że tutaj właśnie to tak całe rodziny I muszę panu powiedzieć, że nie trzeba dzieci zmuszać, bo dzieci, jeżeli ktoś czuje tu, to będzie samo malowało. Jedynie? Większość domów w Zalipiu to nie są domy malowane. Na ponad 100 domów zaledwie 40 jest malowanych.
i też trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest skansen, więc większość domów to są po prostu prywatne domy, do których nie należy bez zapowiedzi i bez pozwolenia wchodzić, ale jest kilka domów, które mają nawet taką tabliczkę zwiedzanie i to oznacza, że właściciele bardzo chętnie pokazują swój dom z zewnątrz i z środka i wtedy jak najbardziej możemy wejść i właśnie znalazłem psa, który się zgubił. To jest uciekinier. Nie wygląda. Jesteś malowany pies? Mógłbyś być w sumie. Ja jestem akurat z Kielc, a mój mąż jest ze Świdnicy. Koło Wrocławia. Wrocławiem. Aha, ale i tutaj z daleka się przyjechał. Troszkę tak. No to proszę, proszę pani, no to proszę. A jak długo pani tu mieszka? Czekaj, ja. O pani, ja już mieszkam tu 40-50 lat. Proszę pani, niech wejdzie. Oni to byli, zostawili, no to już... Tak? Z Kanady i no z Ameryki ja też byli? No pewno. Oczytaj, że pan Izrael, choć kto, Hiszpania. Nie wiem, panie, czy w niedzielę nie była z Hiszpanii, jaki redaktor. Mhm. No weź pan tu wyczytaj, tu jest... O, Hiszpania. Z Meksyku nawet widzę. Meksyk, Hiszpania. Hiszpania, no. A dużo lat pani zajęło, żeby to wszystko pomalować o, tutaj? O, panie, 10 z przerwami, nie wiem kiedy, wystaczkę na głowę. Abyś zrobiła ten cyrk, to by było dobrze. Pani, robisz? Zrób ten cyrk. Jaki cyrk? Zaraz ci powiem. A wiesz, to za dużo. No. Weź, nic nie mów. Ale będziesz zalipianka. Dobra. A od kogo się pani uczyła w ogóle tego malowania? Zaraz ci powiem, jak to wszystko wyszło. Pokazywałam ten obok dom turystom. I w pewnym momencie takie natchnienie dostałam, takie... Żem się spytała tej pani, czy będę malować sąsiadki, a ona mówi, weź pędzel i maluj. Chłopie, nie trzeba było nikogo pokazywać i do nauki. Swoim sposobem, bo ja bakrawcowo to miałam pomysł. Pani to szyła? Tak, było w garażu, teraz jest na ludziach. Okej. Okay. A pani, słuchaj, chusta. Dobra. Weź. Na głowę? Ta. Im więcej malujesz, tym więcej masz większą wyobraźnię i lepiej te kolory dobierasz. I nie nudzi się pani to malowanie po latach? Słuchaj, jak to jest. W jeden dzień mówię tak. No, nie będę malować, ręka mnie boli, bo miałam rudach tu i bezwład tej strony prawej. Dobrze. Skoro odpocznę, wstaję rano, już pomysły są i maluję się. Dobrze. Nie za dużo? Bo może za duże chaosu nie, się robi. Nie, właśnie, że się nie robi. Panie, dobra. Popatrz. Mi się podoba. Się. Okay. Bardzo ładnie. Pięknie. Czekaj, kończę, byś rozwiązała. Sorry. O tak, obadaj jakoś piękno. Okej. Okay. Kolor, wszystko elegancko jest. Też. Człowiek jest weselszy, pogodniejszy przy kwiatkach. Przy wyobraźni. No i też chyba... Przy ludzia. Chyba też to działa tak, że jak człowiek maluje, to tak się odstresowuje, nie? A jak? To jest taka trochę... Uspokoi. Medytacja, nie? Że takie uspokojenie. No. Pani, dobre to jest, dobre. Wpisałaś się, Tak, wpisałam. Nie. Może jabłko przyjąć. Pani, wejrzesz, jakie mam dobre jabłka, to dobra. Zobaczysz, że... A dać ci w opakowanie jakieś? Nie, w jakim opakowaniu? No to dobra. A jak to dwa dla mnie, czy mam się podzielić? Dla męża podzielić. Dziękuję. Pani, a gruszki nie chcesz? To... Nie, dziękuję. Starczą jabłuszka. Dobra, bardzo ci. No to dobra. Dobra już. Dziękuję bardzo. No ja też. A ty jest słodka. Bryneczka dużo. Dziękujemy. Cierpliwości do życia i ludzi. Tak, zapraszam.
Bardzo ciekawym obiektem w Zalipiu jest też kościół, który został pomalowany właśnie w stylu zalipieńskim. W malowaniu tego kościoła wzięły udział praktycznie wszystkie malarki z Zalipia i pomimo tego, że wydaje się, że to wszystko zostało pomalowane przez jedną osobę, to każdy z ornamentów był malowany w swoim stylu przez daną malarkę. A super też takim przykładem sztuki zalipiańskiej jest kaplica świętego Błażeja, w której po pierwsze jest bardzo dużo malunków, a po drugie są ornaty, które też zostały ozdobione haftami w tej stylistyce kwiatów zalipiańskich. Nawet ornaty zalipiańskie. Tradycja malowania domów w Zalipiu ma już ponad 100 lat. Jednak przez te lata zmieniały się powody, dla których mieszkańcy ozdabiali swoje domy kwiatami. Najpierw robili to po to, żeby rozjaśnić okopcone wnętrza domów. Potem malowanie kolorowych kwiatów stało się tu po prostu modne. Dziś jedni malują motywowani corocznym konkursem Malowana chata, a inni traktują to jako sposób na medytację i odstresowanie, czy wręcz na ucieczkę od trudów dnia codziennego. Jednak najpopularniejszym powodem pozostaje potrzeba serca i chęć kontynuowania tradycji przodków. Turysta odwiedzający Zalipie musi mieć świadomość, że tylko niektóre domy są tu malowane i trzeba się sporo naspacerować, żeby odnaleźć je wszystkie. Zalipie to nie sztucznie stworzony skansen, ale prawdziwa, żywa wieś, w której żyją prawdziwi ludzie. Tu praktycznie nikt nie zarabia na turystyce, a ludzie malują swoje domy dla siebie, a nie dla przyciągnięcia turystów. Dlatego spacerując po Zalipiu trzeba o tym pamiętać i podziwiając lokalną sztukę, uszanować prywatność jej twórców. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do tego, żeby pojechać odwiedzić Zalipie. Jeżeli ten film Wam się podobał i chcecie, żebyśmy nagrali więcej filmów z tej serii o różnych ciekawych miejscach w Polsce, zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów na naszym kanale. Dzięki, do zobaczenia.